wspominał wiatr szczętny cicho, opowieść, którą znamy od lat, o narodzinach Marusinkiego. Dziś chcemy o tym powiedzieć wam. Na krótko przed tym, jak Maryja miała urodzić dziecko, rzymski cesarz August wydał rozporządzenie, aby dokonać spisu ludności. Każdy musiał udać się do swojego miejsca zamieszkania. Również Józef z Maryją musieli udać się do Betlejem. Józef zabrał Maryję w długą podróż. Tak długo i ciemno, szaro i pusto wszędzie. Nie widać drogi. Oj, co to będzie? Może gwiazdy zaświecą i rozbłyśnie żar, wówczas prosta droga doprowadzi nas. Józefie, popatrz w górę, gwiazda zeszła w niebie. Rozjaśni nam drogę, doprowadzi do Betlejem. Więc choć mi gwiazdy zgasną, może jeszcze zdążymy do celu dojść powoli, gdzieś nas jak zamówimy. Józef puka do drzwi, otwiera gospodarz. Kogo nocą niesie? Kto przeszkadza spać? Witaj, szukamy noclegu, jesteśmy godni i zmęczeni. Przyjmij na jedną noc, trochę odpoczniemy. Miejsca nie mamy, szukajcie dalej. Może ktoś was przyjmie i da w miejsce sprawę. Józef z Maryją w pokorze odeszli szukać dalej miejsca do spania i coś do jedzenia. Zapukali do kolejnego domu. Kogo nocą niesie? Kto przeszkadza? Kogo nocą niesie? Kto przeszkadza spać? Witaj, szukamy noclegu, jesteśmy głodni i zmęczeni. Przyjmij na jedną noc, trochę odpoczniemy. Miejsca nie mamy, szukajcie dalej. Może ktoś was przyjmie i da w miejscu sprawę. Także zabrakło dla nich miejsca. Odeszli do poboru szukać noclegu. Józef zapukał do kolejnego domu. Późna noc już przyszła, Maryja, dziecię rodzi. Dajcie noclek dla nich, dziecię na świat przychodzi. W domu nie ma miejsca, idźcie do stajni lub obory, tak przy zwierzętach miejsce jest dowoli. Ucieszony Józef wraca do Maryi, by jej powiedzieć, że znalazł miejsce do odpoczynku. Weszli do małej stajenki. Maryja w stajence otuliła syna w pieluszki, aby było mu ciepło. Położyło go w brzuchu, pełnym siana, aby tam spał. Jak damy na imię naszemu synowi? Jak anioł powiedział Jezus. Narodził się Jezus, dziecię przywitajcie, do stajenki idźcie, pokłon mu składajcie. Pasterze dowiedzieli się, że narodził się Jezus. Zbierają swoje pokłonki, zbierają swoje zwierzęta i udają się w drogę, gdzie przyszedł na świat Jezus. Pasterze wędrują, oglądają się, wypatrują stajenki. Gdy dochodzą do stajenki, składają swoje podarki i pokłon. Kłaniamy na świecie, witamy. Wielu chciało zobaczyć Jezusa. No, idą drogą, szukają miejsca, które wskazuje im gwiazda. Trzej królowie dotarli do stajenki. Nisko się kłaniają. Witają się z Maryją i Józefem. Dzieciątku dary składają. Idziemy z dalekich krajów. Pięknie cię witamy. Choć na tronie nie siedzisz, dary ci składamy. Hej, słyszycie to granie? Zbliża się wielka wrzawa. To kolędnicy idą. Będzie muzyka, zabawa. Na tym opowieść kończymy. Szczęścia, zdrowia wam życzymy.
na święta i cały nowy rok. Thank you.
Zobaczcie mnie umęczonej, wędrować w dalekie strony. Lisy po śniegu lisują, ciemna nocy, niepojęta.